Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszym wykładzie z cyklu Bliżej Nauki. Dzisiejszym wykładowcą jest pan profesor Andrzej Sitarz. Profesor jest fizykiem matematycznym, specjalizującym się w matematycznym opisie oddziaływań fundamentalnych i modelach kwantowej czasoprzestrzeni. Jednocześnie pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Pola Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale zanim udzielę głosu, jeszcze zapowiem mini konkurs, który będzie zaraz po wykładzie. Pan profesor zada jedno pytanie i przez podniesienie ręki w górę ta osoba, która podniesie, zostanie poproszona o odpowiedź. Natomiast tytuł dzisiejszego wykładu: symetrie, złudzenie czy rzeczywistość? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj będziemy troszeczkę mówić o symetriach, wobec tego od razu, jak tak patrzę się tutaj na Państwa salę, na Państwa, to mogę zobaczyć co? Brak symetrii. Otóż, proszę Państwa, rozłożyli się Państwo zupełnie chaotycznie i troszeczkę o tym będziemy mówić. Mianowicie, czy symetrie takie, jakie występują we wszechświecie, jakich używamy do opisu wszechświata, czy jakiś chcemy używać do opisu wszechświata, świata, oddziaływań, fizyki, praktycznie wszystkiego. Czy to jest coś, co jest te, czy jest pewnym naszym wyobrażeniem, które skądś mamy? Otóż proszę sobie wyobrazić, Państwo nie są tutaj na tym miejscu, ale jak ja tak się patrzę na Państwa, proszę powiedzieć, spróbować zgadnąć jedną rzecz. Czy ładniej wygląda sala, w której by Państwo się rozsiedli symetrycznie, czy nie? Oczywiście, że ładnie. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście tak jest. Mianowicie symetrie są wbudowane w nasz mózg w pewien sposób. No i możemy zacząć troszeczkę od tego, tutaj to jest tak troszeczkę tytułem wstępu, jak te symetrie my widzimy, jak je postrzegamy. Zacznijmy od najprostszej rzeczy, czyli od Państwa. To jest symetrie twarzy. No każdy wie, że twarz jest symetryczna. Co to znaczy, że jest symetryczna? No, z grubsza jedna połowa jest prawie, że dokładnym takim lustrzanym odbiciem drugiej. Jeżeli byśmy sobie poprowadzili tak linię i tutaj, prawda, zrobili odbicie, no to praktycznie to jest jedno i to samo. Ale, proszę Państwa, z pewnym małym zastrzeżeniem, można tutaj zobaczyć, to jest obiekt studiów wielu, wielu osób, fotografowie robią zdjęcia i to jest przykład normalnej twarzy, czyli takiej prawa i lewa część rzeczywista. To jest lewa część twarzy odbita symetrycznie, czyli cała twarz złożona tylko z połówki lewej i cała twarz złożona tylko z połówki prawej. Proszę Państwa, więc ta osoba jest bardzo symetryczna. Tutaj mamy przykład troszeczkę mniej symetrycznej osoby. Oczywiście można znaleźć przykłady znacznie większych asymetrii, proszę mi wierzyć, ale no, można znaleźć tego typu studia, można znaleźć tego typu badania i można sprawdzić również siebie. Jeżeli Państwo na przykład znajdą swoją taką fotografię, taką en face, jak to się mówi, twarz na wprost, to jest nawet specjalna strona w sieci, gdzie Państwo mogą te fotografie wrzucić, a następnie zobaczyć, jak wygląda Państwa twarz złożona tylko z lewej strony, jak wygląda twarz złożona tylko z prawej strony twarzy, no i rozpoznać się, czy próbować się rozpoznać, czy wyglądają Państwo identycznie, czy też nie. Otóż jest jedna bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa korelacja, mianowicie to zaobserwowano, stwierdzono, że osoby, które mają twarze bardzo symetryczne, bardziej symetryczne, bardziej się podobają. Co to znaczy? To znaczy, no jeżeli Państwo oczywiście wiadomo, że gust, podobanie się i tak dalej, to jest rzecz bardzo subiektywna i bardzo indywidualna, no jeżeli wezmą Państwo jakąś dużą próbkę ludzi i pokażą losowo fotografię twarzy symetrycznej, niesymetrycznej, prawej, lewej, okaże się, że większość ludzi pokaże twarze symetryczne jako takie, które oceniają jako ładniejsze. Wobec tego gdzieś w naszym mózgu, w naszej podświadomości, w naszym rozumieniu świata jest troszeczkę wbudowane to, że doceniamy bardziej rzeczy, które są symetryczne. Oczywiście tutaj ta symetria to jest bardzo prosta symetria, symetria taka zwierciadlana prawo-lewo. No nie jest to, żeby, proszę Państwa,
nie być tak ograniczonym do ludzi. Nie jest to tylko i wyłącznie domena ludzka. Mianowicie tego typu badania, być może bardzo poważni ludzie się tym zajmują, nie wiem, czy dostali za to Nobla, czy też IG Nobla, ale prowadzono również badania w świecie zwierząt. To znaczy, wiedzą Państwo, po co paw pokazuje swój ogon? Żeby zachęcić samicę, prawda, przyciągnąć samicę, jeżeli to jest pan paw, prawda? Z reguły pan paw pokazuje taki ogon. Otóż, proszę Państwa, również zrobiono bardzo proste badania, mianowicie badania patrząc się, które pawie są w pewnym sensie bardziej popularne i okazało się, że bardziej popularne są pawie, które mają ogony, które cieszą się większą symetrią. Można to w pewien sposób oszacować, w pewien sposób zmierzyć, to znaczy te symetrie czy asymetrie tego ogona, no i można wtedy wysnuć pewne wnioski. Co to znaczy? To znaczy, że takie postrzeganie symetryczne, postrzeganie symetrii, czy też docenianie symetrii jest gdzieś wbudowane w nas. Skąd my te symetrie bierzemy? No przede wszystkim, proszę Państwa, jeszcze zanim tutaj przejdę do tego, skąd symetrię bierzemy, jeżeli ktoś jest niezadowolony ze swojej twarzy, jeżeli na przykład właśnie wrzucą Państwo swoją twarz do tej maszyny i stwierdzą, że jest bardzo asymetryczna, to jest taka ciekawostka, istnieją nawet specjalne studia kosmetyczne, czy też powiedzmy sobie, jeżeli tak to można powiedzieć, chirurgii kosmetycznej, które mogą Państwu tę twarz symetryzować. Skąd my bierzemy symetrię? Przede wszystkim symetrie występują wokół nas. Jeżeli Państwo się rozejrzą, zarówno w takiej skali normalnej, tutaj to jest taki przykład symetrii, który jest dość ciekawy, bo to jest symetria. Z jednej strony mamy tutaj płatki, pewna symetria obrotowa o jakiś kąt. Z drugiej strony ta symetria tutaj tych ziaren jest bardzo, bardzo ciekawa. Nie będziemy tutaj w to wchodzić, ale to nie jest, jak widać, dokładnie taka symetria obrotowa. To jest troszeczkę bardziej skomplikowany wzór, ale również można go interpretować jako symetrię. I to jest w takiej skali normalnej, skali makro w pewnym sensie. Tak jak widzimy normalne kwiatki, liście, płatki. To jest w skali mikro, czyli jeżeli przypatrzymy się czemu? Kryształkom lodu, czyli płatkom śniegu, to te kryształki lodu mają różne symetrie. Tutaj widzimy bardzo proste symetrie, jakie symetrie mogliby tutaj Państwo rozpoznać. To jeszcze nie jest pytanie konkursowe, ale to jest taka forma dialogu. Jakie symetrie tutaj Państwo widzą? Symetria osiowa. Punktowa, osiowa to znaczy względem prostej, czyli na przykład jeżeli poprowadzimy tutaj prostą, to możemy odbić. Mamy symetrię punktową, czyli jeżeli tutaj będziemy, prawda, względem tego punktu odbijać. No i jeszcze możemy płatek obrócić. Obrócić o jaki kąt? Obrócić o kąt 60 stopni i wtedy to się wszystko pokrywa. Czyli widzą Państwo bardzo proste symetrie, które występują, które nas wszędzie otaczają. No dobrze, no to proszę Państwa, jeżeli mamy symetrię w przyrodzie, to była przyroda akurat nieożywiona, czyli rzeczy martwe i rośliny, no to jest pytanie, czy tak samo w świecie zwierząt są, w świecie ożywionym, takiej materii poruszającej są symetrie. No i tutaj widzą Państwo, że oczywiście może one nie są, przepraszam bardzo, dokładne. Jeżeli Państwo widzą tutaj, mielibyśmy bardzo ciekawą symetrię, mianowicie symetrię obrotu o jaki kąt? 72 stopnie, czyli 1/5 kąta pełnego. 72 to nie jest śmieszna liczba, to jest bardzo ładna liczba, proszę Państwa. A tutaj mamy bardzo prostą z kolei, taką typową symetrię, symetrię dokładnie odbicia zwierciadlanego. No jeżeli oczywiście, tak jak powiedziałem, zaczynaliśmy od twarzy, prawda, no tutaj widać, że taka symetria właśnie odbiciowa, symetria osiowa jest bardzo typową symetrią w świecie zwierząt, w świecie roślin. Dobra. Mamy symetrię, wobec tego symetrie są wokół nas,
my tę symetrię widzimy, doceniamy, czyli jest to gdzieś wbudowane w nas, że te symetrie nas otaczają i że je lubimy. No wobec tego, co, proszę Państwa, robi człowiek? Człowiek je naśladuje. Człowiek je naśladuje przede wszystkim w sztuce, czyli we wszystkich rzeczach, które tworzy. No i typowa rzecz, jeżeli przejdą się Państwo po kościołach, po katedrach, to zobaczą Państwo takie typowe przykłady rozet, które mają wszystkie tego typu witraże, praktycznie wszystkie tego typu rozety są symetryczne, mają pewną wbudowaną symetrię. To z kolei jest sztuka islamu. Tam bardziej być może nawet właśnie te formy artystyczne z symetriami, zresztą bardzo ciekawymi symetriami, bo w bardzo, bardzo dawnych zdobieniach meczetów znaleziono bardzo skomplikowane wzory, takie można powiedzieć symetrie matematyczne. To dopiero odkryto tak naprawdę teraz, a to pochodzi z bardzo, bardzo dawnych czasów. I jest tego bardzo zaawansowane. Dlaczego? Dlatego, że tam nie można przedstawiać obrazów ludzi, obrazów Boga, wobec tego głównie formy geometryczne. No, a typowe formy geometryczne to są, proszę Państwa, dokładnie właśnie formy, gdzie występują pewne symetrie, rozwijały się bardziej. Wobec tego tutaj mamy taką typową mozaikę, która, no, jak Państwo widzą, miałaby pewną symetrię. Nie będziemy liczyć, o jaki kąt tutaj trzeba by to obrócić. Pytanie jest oczywiście bardzo, bardzo proste, czy to jest dokładna symetria, czy nie. Do tego w pewnym momencie wrócimy. Też typowy obraz pokazujący dwie rzeczy, mianowicie też ewolucję symetrii i asymetrii. To jest obraz Salwadora Dali. Jeden jest z 1932 roku. Trwałość pamięci. Tutaj niestety te troszeczkę zostało ucięte, nie wiem czemu. A drugi obraz to jest dezintegracja trwałości pamięci. Otóż, proszę Państwa, akurat to słowo dezintegracja tutaj, no rzeczywiście można powiedzieć, coś się z tego obrazu zniszczyło. Natomiast proszę zwrócić uwagę, jakie jest bardzo ciekawe przejście. Tutaj praktycznie nie ma żadnych symetrii, natomiast tutaj w tych rzeczach symetria, pewna powtarzalność pewnych szczegółów jest bardzo, bardzo widoczna. Oczywiście w takiej sztuce, która przedstawia ludzi, krajobrazy i tak dalej, tych symetrii jest mało, natomiast no, da się znaleźć, nie będę tutaj też pokazywać całej masy różnych grafik i różnych wzorów, w szczególności wzorów tak samo związanych z rzeźbami, proporcji, gdzie te symetrie są ewidentne. No i ostatni, proszę Państwa, punkt, to też takie przykładowe, ale może kultowy, przykładowy, ale kultowy obiekt, gdzie ta symetria właśnie jest bardzo ładnie widoczna, to jest architektura we wielu budynkach, konstrukcjach, nie tylko pojedynczych budynkach, ale całych nawet kompleksach budynków. To, co bardzo, bardzo lubimy, lubimy tworzyć różne rzeczy, które są symetryczne. Czasami prawie tylko i wyłącznie ze względów estetycznych. Nie ma czasami żadnego zmienia do tego, żeby na przykład coś miało dokładnie taką symetrię osiową, symetrię rotacyjną, symetrię zwierciadlaną. To cieszy nasze oczy. No dobrze, Państwa, jeżeli mamy taką sytuację, że my postrzegamy te symetrie jako ważne, jako ładne, a estetyka w opisie świata jest też bardzo rzeczą istotną, no dobrze, Państwa, od zarania dziejów, jakby to można powiedzieć, to jest może trochę przesada, to czego zaczęto szukać, to zaczęto szukać symetrii w opisie świata. No i przejdźmy do tych symetrii w opisie świata troszeczkę w taką nutą historyczną. Mianowicie zacznijmy sobie od tego, że no, dzisiaj wiemy, że świat jest zbudowany z czego? Z atomów. Z cząsteczek, cząsteczki z atomów, atomy jeszcze z czegoś są zbudowane i tak dalej, i tak dalej. Do tego dojdziemy. Ale dawno, dawno temu wyobrażano sobie, że świat składa się z różnych elementów i te elementy to były ogień, powietrze, ziemia, woda i eter.
No i tak się fantastycznie składa, że odkryto, że istnieje pewna korelacja. Tych elementów było 5, takich, które człowiek widział. Albo być może eteru nie widział, ale gdzieś tam kojarzył, że coś takiego powinno być. Wiemy, że dzisiaj tego nie ma. No i w momencie, kiedy człowiek zaczął się interesować symetriami i takie typowe symetrie, no to proszę Państwa, szukamy rzeczy, które dokładnie są symetryczne. Co jest symetryczne? Kwadrat. Co jest symetryczne z figur płaskich? Trójkąt równoboczny. Dowolne, prawda, jakieś takie sześciokąt, prawda, równoboczny, pięciokąt i tak dalej. Figur płaskich, takich symetrycznych mamy ile? Mamy bardzo dużo, czyli nieskończenie wiele. Możemy stworzyć dowolny wielobok, prawda, o dowolnej ilości boków, który będzie mieć odpowiednią symetrię rotacyjną, może mieć osiową i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą człowiek odkrył, patrząc się na bryły, że jeżeli będziemy szukać analogicznie brył, które mają tego typu symetrię, będą w ten sposób, podobny sposób skonstruowane, czyli to jest skonstruowane z trójkątów równobocznych, z kwadratów, z trójkątów, a to z pięciokątów równobocznych, to istnieje tylko 5 takich brył. No i tutaj mamy je wszystkie wypisane, tetrahedron, oktahedron, heksahedron, czyli innymi słowy sześcian. Ikozahedron i dodekahedron. Wszystko bierze się, proszę Państwa, od tego, ile to ma ścian. To ma 4 ściany, 8 ścian, 6 ścian, 20 ścian i tutaj 12 ścian. No i istnieje taka bardzo ładna korelacja. Mianowicie mamy 5 tych elementów podstawowych, tak sobie to wyobrażamy, tak sobie to wyobrażano kiedyś. No i mamy 5 tych podstawowych, to się nazywa bryły platońskie. Platonic solids z angielska. No to można przyporządkować jedno do drugiego, no i w ten sposób sobie przyporządkowywano. No i różne wyobrażenie było takie, że dokładnie, prawda, świat składa się z tego typu geometrycznych obiektów. Czyli proszę zwrócić uwagę, że cała idea, że świat jest geometryczny, świat jest u swojej podstawy, jeżeli tak to można powiedzieć, w swojej konstrukcji, skonstruowany z rzeczy symetrycznych, no już była w bardzo dawnych czasach. Gdzieś mieliśmy, czy ludzkość, ludzie, myśliciele, naukowcy, odkrywcy, mieli w pewnym sensie wbudowane to poszukiwanie, jeżeli szukamy czegoś, cegiełek, z których zbudowany jest świat, to szukamy tych cegiełek symetrycznych. Szukamy tych cegiełek podstawowych. Otóż, proszę Państwa, to jest, jeżeli patrzymy na wszechświat, czy na świat w skali takiej malutkiej, w skali mikro. A co jest, jeżeli patrzymy na świat w skali makro, czyli patrzymy na kosmos? Otóż, proszę Państwa, te 5 brył również znalazło swoje zastosowanie. Z tego od samego początku gdzieś istniała taka równowaga między patrzeniem na te takie fundamentalne budulce i na wszechświat w dużej skali. Skąd się wzięło ten pomysł? Otóż, proszę Państwa, 5 brył platońskich tłumaczy nam, dlaczego istnieje 6 planet. Otóż to było 6 planet, jakie znano w XVI wieku, kiedy Kepler doznał objawienia, tak to rzeczywiście pisał, i wytłumaczył istnienie 6 planet. Otóż, proszę Państwa, jakie to były planety? Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn. Tyle wtedy znano. No i bardzo ładnie. Już wtedy wiedziano, prawda, że mamy układ heliocentryczny, czyli Ziemia też jest planetą i też krąży wokół Słońca, więc wszystko się zgadzało. Proszę Państwa, w jaki sposób można opisać? Otóż jeżeli mamy taką bryłę, to jest tak jak z trójkątem. Otóż jak mamy trójkąt, można w niego wpisać co? Koło. I można na nim opisać koło. No to proszę Państwa, spróbujmy sobie wziąć coś takiego, w jakąś z tych brył wpisać
no nie koło, tylko co, sferę. Na tej bryle opisać sferę. Potem na tej sferze, która opisuje, czyli której rogi tej bryły, prawda, są na tej sferze, z kolei opisać następną bryłę i tak dalej, i tak dalej. No i będziemy mieli, ponieważ mamy 5 tego typu brył platońskich, no to będziemy mieli 6 sfer. 6 sfer, bo jedna będzie wewnątrz bryły, potem opisana na każdej. No i proszę Państwa, te 6 sfer dokładnie, to jest wymyślone przez pana Keplera, Johannesa Keplera w XVI wieku, tak naprawdę on to, no, na przełomie XVI i XVII wieku, dokładnie właśnie w ten sposób, pewną metodą skonstruował model, geometryczny model znanego wtedy Wszechświata. Znanego wtedy Wszechświata, czyli w środku Słońce, a następnie na sferach, które są opisane lub na poczcie pierwsza wpisane w te bryły platońskie, krążą planety. Ja bym wiedział, że planety krążą po orbitach, które są eliptyczne. Nie, że nie są to dokładnie okręgi, tylko są elipsy. Ale to jest tak, one są w przybliżeniu kołowe. Tak, to znaczy, no, tak naprawdę o tym, prawda, odchyleniach od symetrii, to będziemy mówić troszeczkę. W pierwszym przybliżeniu, jeżeli Państwo zobaczą na orbity, tak naprawdę w pierwszym przybliżeniu orbity są kołowe. Zresztą zobaczymy później, jak wygląda Układ Słoneczny obecnie i jak te odstępstwa są większe. Ale no, wtedy z dobrym przybliżeniem, głównie chodziło mu o to, Keplerowi głównie chodziło o to, żeby znaleźć jakąś regułę, która by tłumaczyła, dlaczego planety są w takich, a nie innych odległościach od Słońca. No i to była pewna reguła geometryczna, która oczywiście niedokładnie, ale z pewnym przybliżeniem to tłumaczyła. No dobrze. Otóż, proszę Państwa, to jest oczywiście taki schematyczny rysunek, który pokazuje, jak wyobrażano sobie, czy zaczęto sobie w pewnym momencie wyobrażać atomy. To już przeskakujemy, prawda, z takiego opisu bardzo, bardzo prymitywnego za pomocą brył platońskich, elementów, które nie istnieją. W momencie, kiedy zdano sobie sprawę, że wszystko składa się z atomów i że atomy składają się z jądra atomowego i elektronów, no to było pytanie, jak to wszystko wygląda. No wiadomo było, że te elektrony nie są w jakiś sposób, prawda, związane na sztywno w ten sposób, że nie siedzą razem z jądrem atomowym, tylko gdzieś są w pewnej odległości od niego. Wobec tego pytanie było, jak sobie to wyobrażano. No i to jest taki typowy model, prawda, tak zwany planetarny model atomu, gdzie wyobrażano sobie, że te elektrony krążą po takich orbitach wokół tego jądra atomowego. No i też proszę popatrzeć, to jest typowe takie przerzucenie właśnie symetrii. Symetrii polegające na tym, że mamy pewne orbity kołowe, znajdujące się w pewnej odległości od jądra atomowego. Czyli cały czas przy tłumaczeniu na dowolnym poziomie szukamy pewnych symetrii. No dobrze, jak jest, proszę Państwa, dzisiaj? Co dzisiaj wiemy o tych symetriach? Przede wszystkim dzięki dokonaniom matematyków, głównie XIX-wiecznych, przez cały XIX wiek. Tutaj przykładowo jest nazwisko, imię i nazwisko Évariste Galois, Francuza, który w pewnym sensie zapoczątkował teorię, matematyczną teorię opisu symetrii, tak by to można dzisiaj nazwać. Wiemy, że symetrie są obiektem matematycznym opisywanym jako grupy. Grupy możemy mieć dyskretne, skończone, nieskończone, ciągłe, jego różniczkowalne, dziesiątki różnych rzeczy i rozszerzenia i ogólnienia tego, takie jakie występują. No i proszę Państwa, znamy to wszyscy bardzo dobrze. Dokładnie właśnie grupy takie skończone to są na przykład grupy permutacji, czyli permutacje takie, które działają na zamianie różnych obiektów. Jak mamy dwa obiekty, je zamienimy, to jest taka najprostsza grupa. Jak mamy większe grupy, to zamieniają wiele obiektów. Możemy zamieniać nieskończenie wiele obiektów.
Możemy mieć grupy ciągłe, czyli możemy mieć grupy na przykład takie typowe transformacje, które są transformacjami ciągłymi, które doskonale znamy. To są obroty, czy też translacje, czyli przesunięcia na płaszczyźnie, czy przesunięcia w przestrzeni. To jest ten cały opis symetrii, który dzisiaj praktykujemy, no i stosujemy z powodzeniem w fizyce. W jaki sposób, proszę Państwa, stosujemy z powodzeniem w fizyce i w jaki sposób jesteśmy w stanie badać? Otóż, proszę Państwa, czy ktoś zgadnie, co to jest? To jest, proszę Państwa, wcześniej był taki symboliczny obraz atomu, a to jest prawdziwy obraz atomu. Tak wygląda naprawdę atom, to znaczy to jest taki obraz gęstości tak zwanej chmury elektronowej wokół atomu, czyli widzimy, że tak naprawdę rozkład elektronu czy elektron, tak zwana chmura elektronowa wokół atomu ma pewne symetrie. To jest oczywiście rzut, nie jesteśmy w stanie tego widzieć tak naprawdę dobrze w trzech wymiarach, ale widzimy, że jakieś symetrie tam naprawdę są. Czyli my jesteśmy w stanie nie tylko teoretycznie to opisywać, ale jesteśmy w stanie dużo rzeczy nawet zobaczyć. No, widzimy symetrię w dowolnej skali. Z kolei, nie wiem czy Państwo, może jest to podpisane, ale nie jest, zgadną co to jest. To jest wszechświat, tak naprawdę to jest rozkład, to jest coś, co pokazuje rozkład masy obserwowanej, widzialnej masy. Otóż widzimy, że z grubsza, proszę popatrzeć, to jest prawie, że jednorodne. Prawie. Jeżeli będą się Państwo patrzeć z bliska, to oczywiście będą występować różne niejednorodności, jakieś pasma, ale zasadniczo można popatrzeć praktycznie, czym się różni ten kawałek od tego. To tutaj, proszę Państwa, to nie jest efekt żaden fizyczny, to jest efekt taki, że jesteśmy w płaszczyźnie galaktyki. Natomiast jeżeli Państwo patrzą, tutaj ten kawałek jest prawie taki sam jak ten. Możemy przesunąć jeden na drugi i nie rozróżnimy go. Z pewną dokładnością. Wobec tego jesteśmy w stanie symetrię opisywać. Mamy narzędzia matematyczne. Mamy obserwacje, które nam mówią, że te symetrie, znowu zastrzegam, z pewną dokładnością są widoczne. Co jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć? Otóż, proszę Państwa, jesteśmy w stanie bardzo dużo rzeczy wyciągnąć dzięki pewnej pani, która żyła również w XIX wieku w Niemczech, Emmy Noether, mianowicie, która odkryła, że symetrie, takie, które widzimy, symetria na przykład translacji, symetria obrotów, odpowiadają za pewne prawa zachowania w fizyce. W szczególności znają Państwo doskonale coś takiego jak prawo zachowania pędu. Jeżeli mamy, jak to jest sformułowane, układ izolowany, to co? To pęd jest stały, zachowany, nie zmienia się w czasie. Jeżeli nie oddziaływuje, oddziaływuje tylko wewnętrznie między sobą. Cały pęd, całkowity pęd układu jest zachowany. Analogicznie zasadę zachowania momentu pędu, czy też krętu. Otóż pani Noether wyprowadziła i można to pokazać, że jeżeli opis zjawisk fizycznych uwzględnia symetrię i jest względem tych symetrii niezmienny, to z tego można wyprowadzić dokładnie te prawa zachowania. Czyli proszę zwrócić uwagę, to co my znamy jak prawa zachowania, również prawo zachowania energii, prawo zachowania pędu, prawo zachowania krętu, to są konsekwencje istnienia symetrii we wszechświecie. Na jakiej skali, w jakim stopniu, którym ten nasz opis jest prawdziwy. Wobec tego pytanie jest, no co dalej? Czy jesteśmy w stanie tych symetrii użyć w taki sposób, żeby zrozumieć wszystko? I tak i nie. Jesteśmy w stanie wykorzystać te symetrie do opisu dziesiątków różnych rzeczy, do konstrukcji nawet różnych rzeczy. To jest typowy przykład czegoś, co jest bardzo, bardzo symetryczne i bardzo praktyczne. Mianowicie to jest zbudowana piłka z atomów węgla, słynna molekuła taka C60.
A to, proszę Państwa, jest dokładnie model DNA. Otóż zarówno jedna rzecz, jak i druga ma pewne symetrie. I jesteśmy w stanie po pierwsze badać te symetrie, po drugie opisywać, po trzecie konstruować z tego różne inne rzeczy. Wobec tego jesteśmy w stanie na tym etapie wykorzystywać to zarówno w biologii, w badaniach genetycznych czasem, w badaniach DNA, w tym jak replikuje się DNA, patrzeć się, jak również do konstrukcji różnych nano, w tej chwili bardzo modne słowo, nanomolekuł, struktur itd., itd. No dobrze. Mamy tutaj, proszę Państwa, jeszcze jeden taki mały znaczek, mianowicie znaczek, uwaga, pewne niebezpieczeństwo. Gdzie jest niebezpieczeństwo w symetriach? No, oj, to tutaj niestety mi troszeczkę, widzą Państwo, symetrię ucina. Niemożliwe symetrie. Proszę popatrzeć. Jeżeli możemy pokryć płaszczyznę, proszę sobie wyobrazić, że mają Państwo zawód parkieciarza, tak się to mówi, i chcą Państwo pokryć pewną, czy jak to się mówi w Krakowie, taki, który kładzie płytki, fliziarz, prawda? Pokryć płytki, tak jak tutaj mamy panele ścienne, i chcą Państwo pokryć ścianę czy podłogę czymś, jakimi rzeczami. Co Państwo wybrali? Jakie kształty? Pięciokąty by Pani wybrała. No to proszę popatrzeć, tutaj mamy próbę pokrycia płaszczyzny pięciokątami i tutaj mamy próbę pokrycia płaszczyzny czym? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Ośmiokątami. Czy to są próby udane? A, sześciokątami. W tym momencie zbliżyła się, odkryła Pani to, co pszczoły, które w ten sposób budują sobie ule. Mianowicie tutaj widzą Państwo, czym można pokryć ścianę. Mamy przykład bardzo prosty. Czym można pokryć ścianę? Prostokątami, a jeszcze prościej tam u góry, prawda, mamy no praktycznie takie kwadraty. Tutaj no nie mamy, tutaj mamy coś bardzo dużego, wobec tego to nie ma. Ale mogą Państwo zobaczyć, ogólnie można pokryć ścianę czy jakąś powierzchnię kwadratami, sześciokątami, no i oczywiście czym jeszcze? Trójkątami. No możemy podzielić kwadrat, możemy podzielić sześciokąt na trójkąty, trójkątami. Natomiast jeżeli będziemy próbować pokryć płaszczyznę pięciokątami, czy też ośmiokątami, czy też spróbują Państwo pokryć dowolnymi innymi n-kątami, 12, 17, cokolwiek, no to niestety gdzieś zostaną Państwu dziury. Bardzo często, jedna proszę Państwa z ciekawych hipotez, którą gdzieś przeczytałem dawno, dawno temu, mówi, że na przykład, no wiedzą Państwo, jak mamy płatki liść, płatki kwiatów, to one bardzo często mają takie symetrie właśnie, no nie trójkątne, czworokątne czy sześciokątne, tylko pięciokątne, siedmiokątne i tak dalej. Otóż pytanie jest, słyszałem takie wytłumaczenie, dlaczego? Mianowicie, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że mamy liście, które są dokładnie sześciokątne. Jeżeli na przykład zarasta jakiś obszar roślinami z takimi liśćmi, to on byłby w stanie pokryć tę płaszczyznę dokładnie, wobec tego żadne światło by nie padało niżej. Natomiast w wypadku, gdy mamy kwiaty, czy liście, czy jakieś różne części rośliny, które mają symetrię pięciokątne, zawsze troszeczkę będzie padać niżej, czyli na te liście, na te części rośliny, które są poniżej. Być może to jest pewne wyjaśnienie. Otóż, proszę Państwa, wobec tego nie da się pokryć płaszczyzny czymś takim. Co to znaczy? To ma swoje zastosowanie i to wykryto w pewnym sensie bardzo, bardzo dawno temu też, mianowicie przy opisie kryształów. Analogicznie nie da się skonstruować pewnych symetrii, no bo proszę popatrzeć, pięciokąt ma symetrię obrotu o ten kąt, jak już stwierdziliśmy, 72 stopnie, ośmiokąt, no to mogą Państwo sobie obliczyć. Nie da się stworzyć takich symetrii kryształów, które by dokładnie odpowiadały właśnie takim obrotom o takie kąty. Co to znaczy? Istnieje pewna klasyfikacja kryształów. Kryształy to, proszę Państwa, są co?
modele czy też obiekty złożone z atomów, które są poustawiane w bardzo regularny sposób i ta siatka tych atomów dokładnie może być taka właśnie jak, prawda, jakbyśmy sobie wyobrażali w tych punktach, prawda? No ale po to, żeby to właśnie było regularne i porządne, no to to może być tylko właśnie złożone z odpowiednich trójkątów, kwadratów, taki przekrój tego, sześciokątów, ewentualnie gdzieś tam coś w środku może być. Ale ogólnie da się to sklasyfikować, opisać i wiadomo, jakie symetrie tam mogą być. No i proszę Państwa, bardzo dużym zaskoczeniem było, jak w pewnym momencie, obserwując, w jaki sposób bada się te kryształy, no dzisiaj mamy troszeczkę bardziej zaawansowane metody, ale z grubsza badano kiedyś te kryształy, rzucając na nie światło. Światło w sensie promienie rentgena, jakieś takie bardziej energetyczne i patrzono na obraz. No i proszę Państwa, to jest przykład takiego obrazu. No i jeżeli Państwo by sobie policzyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, 11, 12, o ile się nie pomyliłem, to ten obraz tutaj kryształu ma symetrię, która polega na obrocie o 1/12 kąta pełnego. Czyli proszę Państwa, coś, co jest absolutnie niemożliwe. Taka symetria jest niemożliwa. No i w tym, proszę Państwa, momencie mamy dokładnie zderzenie dwóch rzeczy, zderzenie modelu, zderzenie opisu świata, który bazuje na geometrii z rzeczywistością. Jak Państwo sądzą, co ma rację, rzeczywistość czy opis geometryczny? No niektórzy twierdzą, że nie, ale mimo wszystko rzeczywistość. No jednak fizyka jest nauką doświadczalną, jeżeli coś takiego istnieje i coś takiego widzimy, to proszę Państwa, no, to występuje. Aczkolwiek pierwsze, jak ktoś to pierwszy raz odkrył, to nie mógł czegoś takiego nigdzie opublikować. Dlaczego? Dlatego, no bo proszę Państwa, no to jest niemożliwe. Jak można widzieć coś, co jest niemożliwe? Dokładnie takiego typu było podejście. Otóż dzisiaj wiemy, skąd się to bierze i dzisiaj wiemy, jak wyglądają tego typu obiekty i one noszą nazwę quasi-kryształów. Nie są to dokładnie kryształy, to są quasi-kryształy. A ich modelem, takim bardzo prymitywnym, ale pewnym modelem, są tak zwane modele kafelkowania płaszczyzny za pomocą pewnych obiektów, które nie są dokładnie, prawda, takie same. Proszę popatrzeć, tutaj mamy takie kafelkowanie za pomocą pewnych rombów, które jest ułożone w ten sposób, że mamy tutaj symetrię jaką? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli symetria tego względem obrotu, względem tego punktu jest o 1/7 kąta pełnego. Jest jeden haczyk, proszę Państwa. To nie jest symetria dokładna. Czyli jeżeli byśmy ułożyli sobie tego typu kafelki, które, proszę Państwa, zresztą są opatentowane, jako i gdzieś istnieją tego typu wzory zostały wymyślone przez Rogera Penrose'a, który opowiadał zresztą swego czasu, że w którymś mieście amerykańskim postanowiono chyba jakiś parking w ten sposób wyłożyć kafelkami i przyjeżdżał tam jako konsultant i bardzo to sobie cenił. Otóż jeżeli ktoś z Państwa chce w ten sposób sobie wykafelkować dom, to ja nie wiem, czy trzeba zapłacić za ten patent i tak dalej, ale jest to bardzo porywające zajęcie, bo nie jest to, proszę Państwa, wbrew pozorom bardzo banalne. Mianowicie to nie jest, tak naprawdę wydawałoby się, że to jest coś, co jest bardzo powtarzalne. Otóż nie jest. Każdy kawałek tej płaszczyzny jest troszeczkę inny. Tu mamy przykład innego kafelkowania, znacznie bardziej skomplikowanego. I też, jeżeli Państwo zobaczą, to tutaj, to jest taki mały wycinek tego, te symetrie są prawie, że tutaj w tym kawałku widoczne, ale im dalej będziemy się oddalać, jeżeli byśmy obrócili o tą 1/7 kąta, to im dalej będziemy, tym większa będzie rozbieżność, tym ten obraz nie najdzie na siebie. Wobec tego to nie jest tak naprawdę dokładna symetria, to jest pewna symetria przybliżona. No ale proszę Państwa, do tego, żeby powstał taki obraz, do tego, żeby zobaczyć tego typu efekt, to absolutnie wystarczy. Wobec tego symetrie
bywają czasem zaskakujące. Możemy czasem widzieć coś, co wydawałoby się niemożliwe, no i to są właśnie quasi-kryształy. Kolejna rzecz, bardzo niebezpieczna, to jest, proszę Państwa, patrzenie się na właśnie takie symetrie prawo i lewo, czyli symetrię odbicia zwierciadlanego. Otóż, proszę Państwa, typowym przykładem, może powinienem odłożyć, takiej symetrii, no to jest ręka, prawa i lewa. Czy one są identyczne? Nie. One są odbiciem, prawda? Ale ja nie jestem, jak nałożę jedną na drugą, to są obiekty trójwymiarowe, jak nałożę jedną na drugą, no to nie będą się pokrywać, ale są odbiciem lustrzanym. Teraz, proszę Państwa, czy prawa i lewa ręka są takie same, jeżeli chodzi o funkcjonalność? No, zasadniczo tak. To tylko nasze przyzwyczajenie, że uczymy się używać prawej ręki lub lewej ręki, w zależności od tego, czy jesteśmy prawo- czy leworęczni, ale zasadniczo, jeżeli chodzi o funkcjonalność, sam fakt, że istnieją leworęczni i praworęczni w społeczeństwie, oznacza, że tak naprawdę funkcjonalność prawej i lewej ręki jest taka sama. Otóż, proszę Państwa, w mikroświecie jest drastycznie inaczej. Mianowicie tutaj są przykłady molekuł. Molekuły, podobnie jak ręce, mogą być prawo- lub lewoskrętne, czyli mogą mieć swoje lustrzane odbicie. I te lustrzane odbicia istnieją. Bardzo często związki chemiczne, które tworzymy, będą miały mieszaninę połowa-połowa albo w jakiejś proporcji lewych i prawych molekuł. No i to są, proszę Państwa, takie standardowe przykłady, bardzo takie klasyczne, kilku rzeczy. Mianowicie talidomid ma dwie właśnie formy, prawą i lewą. Jedna jest stosowana jako środek letniczy, taki usypiający, też przeciwbólowy. No i proszę Państwa, ona była podawana chyba w latach 50., 60., między innymi w Niemczech, bardzo sporej ilości ludzi, w tym kobietom w ciąży. Otóż okazuje się, że wtedy syntetyzowano, przy produkcji tego leku, syntetyzowano tak naprawdę, nie potrafiono wtedy tego rozróżniać dobrze, dwie wersje tej samej substancji, mianowicie prawą i lewą. I otóż, jeżeli jedna z nich jest środkiem leczniczym, to druga niestety powodowała bardzo ciężkie uszkodzenia płodu. Analogicznie jest inny środek, inna molekuła prawa i lewa, naproxen, która też w jednej wersji jest bardzo pożytecznym środkiem przeciwbólowym, a w drugiej wersji bardzo poważnie uszkadza wątrobę. Bez tego proszę popatrzeć, wydawałoby się, to są właśnie te niebezpieczeństwa czegoś takiego, że jak symetryczne, proszę Państwa, każdy z nas powiedziałby, czy powiedzmy sobie szczeliłby, jakby Państwo spytali ludzi na ulicy, to powiedzieliby, no będzie takie same, będzie działało tak samo. Otóż, proszę Państwa, niestety, czy też może na szczęście, nie. Tylko trzeba bardzo uważać. Dlaczego na szczęście? Bo życie też jest jednoskrętne. To jest przykład aminokwasu, który występuje w białkach, który też ma dwie wersje, prawą i lewą. Ogólnie molekuła może mieć dwie wersje, prawą i lewą. Natomiast w białkach, w organizmach żywych występuje tylko jedna wersja. Życie jest, to życie, które znamy, proszę Państwa, jest jednoskrętne. Ma tylko jedną, jeżeli tak można powiedzieć, polaryzację, jedną skrętność. To zresztą wykryto w ten sposób, że skręca polaryzację światła odpowiednio. No i proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, mianowicie to powiedzieliśmy o niemożliwych symetriach, o symetriach niebezpiecznych, czyli niebezpieczeństwach z przyjmowania tego, że symetrie dają ten sam wynik w pewnym sensie. Jeszcze, no to jest taki typowy obrazek fraktala, mianowicie symetrie mogą mieć bardzo, bardzo różną formę. Pytanie jest bardzo proste. Czy to jest obiekt, który jest symetryczny? No, nie ma żadnej takiej symetrii, którą by można powiedzieć uznać za ewidentną. Mianowicie nie znajdziemy tutaj żadnej symetrii punktowej, żadnej symetrii osiowej, nie znajdziemy żadnej symetrii obrotu. Nie ma czegoś takiego. No, w niektórych można znaleźć symetrię odbicia, symetrię osiową i tak dalej, ale nie zawsze. Proszę Państwa, natomiast można uogólnić to pojęcie symetrii, jeżeli byśmy wzięli i zaczęli się patrzeć na tego typu obiekty, przybliżać, to one będą wyglądać tak samo. To jest pewna symetria podobieństwa, tylko podobieństwa w pewnych skalach. Pewne kawałki wyglądają identycznie,
ale to jest znacznie bardziej, to nie jest opisywalne w ten sposób, tak jak to znamy za pomocą obrotów, przesunięć, odbić itd., itd. Wymaga to znacznie innego spojrzenia na symetrię. Czyli symetrie mogą mieć bardzo, bardzo różną formę. No i proszę Państwa, ostatnią rzeczą są asymetrie. Czyli widzimy cały czas, że nasze poszukiwanie, że tak naprawdę nauka efektywnie bardzo, bardzo intensywnie szuka do opisu świata symetrii. Natomiast to, co odgrywa bardzo istotną rolę, to są asymetrie. To jest obrazek ilustrujący być może dogmat współczesnej fizyki teoretycznej, czy też fizyki oddziaływań fundamentalnych. To jest rzeźba, czy taka konstrukcja, która znajduje się przed wjazdem do laboratorium Fermiego w Stanach Zjednoczonych, pokazująca złamanie symetrii. No widzimy, co się prosi, żeby te wszystkie te trzy rzeczy złączyć razem w jedno, żeby to było symetryczne. Natomiast to nie jest symetryczne, bo proszę Państwa, świat nie jest symetryczny i znakomicie, że nie jest symetryczny, bo dzięki temu istniejemy. Zacznijmy od tego, bo to jest, zacząłem, prawda, od takiego geometrycznego tam modelu Keplera, który pokazywał orbity jako właśnie kołowe na sferach. Tak naprawdę, jeżeli się przypatrzymy Układowi Słonecznemu, no to właśnie przede wszystkim widzimy, że mamy orbity, które są bliskie kołowych, ale nie są kołowe. Niektóre są mniej, niektóre są bardziej eliptyczne. Nie wszystkie leżą w jednej płaszczyźnie. Wobec tego z grubsza Układ Słoneczny jest symetryczny, ma pewną symetrię. Ale im bliżej się patrzymy, to znaczy im bliżej, tutaj akurat im dalej, im więcej wiemy, tym bardziej widzimy odstępstwa od tej symetrii. To z kolei, proszę Państwa, jest obraz Wszechświata. Obraz Wszechświata młodego. To jest promieniowanie tła, które pokazuje, jak Wszechświat wyglądał, jak był bardzo, bardzo młody. I to jest coś, co pokazuje, jak ten Wszechświat był niejednorodny. Mamy tam różne niejednorodności, różne tak naprawdę to, co jesteśmy w stanie widzieć poprzez temperaturę tego promieniowania, poprzez to, jak to promieniowanie wygląda, jesteśmy w stanie je w tej chwili bardzo dokładnie, w miarę dokładnie badać. Widzimy, że ten Wszechświat na samym początku istnienia był bardzo niejednorodny. I znakomicie, bo proszę Państwa, gdyby był jednorodny, to by nas nie było. Gdyby był jednorodnie wypełniony promieniowaniem, materią, być może nie powstałyby galaktyki, gwiazdy, życie, Ziemia, życie. Wobec tego wszystko wzięło się z pewnych niejednorodności. Proszę zwrócić uwagę, pewna symetria w tym jest. Z grubsza, jakby to uśrednić, pierwsze takie badania promieniowania tła pokazywały, że ono jest praktycznie takie samo. To są bardzo małe, bardzo drobne fluktuacje, które z jednej strony są bardzo istotne, z drugiej strony pokazują, że czas nie wiemy, zupełnie nie wiemy, skąd się te fluktuacje wzięły. Także pokazują nasze ograniczenia. Ale widać, że symetrie są, ale to, co ciekawe, zaczyna się dopiero, kiedy te symetrie mają pewne odstępstwa. No i proszę Państwa, dogmatem też współczesnej fizyki jest zjawisko, dogmatem, może nie dogmatem, takim paradygmatem, w opisie oddziaływań, opisie różnych zjawisk tworzenia masy, cząstek elementarnych, jest zjawisko spontanicznego złamania symetrii. Najlepiej opisywane za pomocą tego tak zwanego modelu meksykańskiego kapelusza. Otóż, proszę Państwa, to jest taki model, który nie jest być może bardzo głęboki, ale pokazuje, o co chodzi. Proszę sobie wyobrazić właśnie taki meksykański kapelusz i tutaj na tym czubku kładziemy kuleczkę. Ten kapelusz ma jakąś symetrię? No ma symetrię obrotową. Zakładamy sobie, że on jest tak zrobiony, że ma dokładnie symetrię obrotową. Tutaj jest oś, prawda? No i możemy go sobie obracać. Wobec tego ten stan tej kuleczki u góry na tym samym czubku jest bardzo symetryczny, prawda? On jest bardzo, bardzo symetryczny. Dlaczego? No bo jak obrócimy kulkę i cały kapelusz, czy obrócimy wszystko, coś się zmieni? Nie.
Ale czy to jest stan stabilny? Nie, bo wystarczy lekko kulkę wytrącić i ona spadnie na dół. No i jeżeli ona spadnie na dół, to ona zatrzyma się tutaj, powiedzmy. No dobrze, Państwa, czy ten stan tej kulki jest symetryczny? No nie, bo proszę popatrzeć, jak obrócimy kapelusz, no to położenie kulki względem kapelusza się zmieni. I proszę zwrócić uwagę, mamy bardzo ciekawe zjawisko i to jest to zjawisko z tak zwanego spontanicznego złamania symetrii, tak z grubsza opisane, że cały układ kapelusz, kulka, to jest oczywiście założone w polu grawitacyjnym i tak dalej, jest symetryczny, ma symetrię obrotową. Ale ten stan, w którym ta kulka leży tutaj na dole, już tej symetrii nie ma. Już tę symetrię łamie. To są tylko oznaczenia, tak, tak. To tutaj nie będziemy wchodzić w co to są za oznaczenia. Tak naprawdę ta kulka symbolizuje w pewnym sensie pewne pole i jej położenie to jest tak jakby opis pewnego pola, a ponieważ to tutaj teoretycznie, prawda, mamy tą oś jedną taką, drugą taką, z tego możemy to interpretować jako płaszczyznę zespoloną, to takie położenie to fi jako współrzędną zespoloną, która ma część rzeczywistą, część urojoną, ale to nie wchodzimy w to. Proszę Państwa, wobec tego mamy zjawisko spontanicznego złamania symetrii i to jest zjawisko, które wyznacza w pewnym sensie dzisiejszą, trochę mówi bardzo dużo o dzisiejszej fizyce, mianowicie cała fizyka, wszystkie oddziaływania fundamentalne są opisywane przez symetrię. Ale to, że my istniejemy, to, że na przykład cząstki mają masy, jest efektem zjawiska złamania symetrii. Czyli gdzieś mamy tego typu rzeczy, symetrie nie są tylko i wyłącznie naszym wyobrażeniem. One gdzieś głęboko siedzą w strukturze świata, natomiast bardzo ciekawe rzeczy dzieją się, jeżeli następują pewne fluktuacje, odchylenia i złamania tych symetrii. I proszę Państwa, jeżeli na zakończenie, jeżeli ktoś z Państwa uważa, że ma niesymetryczny uśmiech, to istnieją również metody, żeby poprawić tę symetrię. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, to teraz zapowiedziany mini konkurs. Zaraz poprosimy o pytanie i proszę przez podniesienie ręki będziemy starać się obserwować Państwa, żeby ta osoba, która pierwsza podniesie rękę, będzie poproszona o odpowiedź. Bardzo proszę o pytanie. Tak, a jeszcze chciałem tutaj powiedzieć, że reklamę, że nagrodą jest ta książka, tak? Dokładnie. Pod tytułem Dalej niż boska cząstka, co dokładnie opisuje, pewnie znajdą Państwo, być może tutaj ten rysunek, prawie że tamten rysunek spontanicznego złamania symetrii cząstki Higgsa. A pytanie jest, proszę Państwa, następujące. W tak zwanych niemożliwych symetriach występował pewien obiekt, który nie był kryształem, ale nazywał się jakoś inaczej. Jak się nazywał? Tutaj poproszę Panią. Quasi-kryształ, bardzo dobrze. Zapraszam. To zapraszamy. Cieszymy się bardzo. Proszę bardzo, gratuluję. Dziękuję bardzo.